Ta pani przyszła do nas po voucher, ale nie dla siebie, tylko dla innej żony swojego męża, która jest chora. Bony są imienne i inna osoba nie może za kogoś ich odebrać. Sprawdzamy dane chorej kobiety, ponieważ ta pani nie ma żadnego upoważnienia. Zweryfikujemy ich dane i pomożemy. Uchodźcy z Syrii dostają z libańskiego Caritasu bony, które wymieniają na żywność. Całą rodziną, 5 osób, wyjechaliśmy z Syrii w marcu 2013 roku. Mieszkaliśmy w Aleppo. Ja pracowałem w Syrii w budownictwie jako pracownik wykwalifikowany. Na początku wojny nie było w Aleppo. Kiedy zaczęły się walki w mieście, uciekliśmy na przedmieścia. Potem jednak zaczęły się bombardowania, to uciekliśmy do Libanu. Na wojnie dużo widziałem. Snajperów, zniszczenia. Nie życzę nikomu, żeby przeszedł to, co ja. Voucher żywnościowy jest dla mnie bardzo potrzebny. Pozwala mi to na przeżycie, bo kwota bonu nie jest mała. Razem z Ramzim z Caritasu jedziemy do dzikiego obozowiska na obrzeżach miasta Zahle w dolinie Beka. Obóz nazywa się Taisir i leży około 25 km od syryjskiej granicy. Mieszka tam 66 rodzin, czyli ponad 300 osób. Syryjczycy nie są mile widziani w Libanie, a wszystko przez okupację wschodniego Libanu przez wojska Asada. Zginęło wtedy wielu cywili. Libański rząd nie uznaje obozów uchodźców i nie mogą one liczyć na żadną pomoc. Wojna była bardzo blisko. Zdecydowaliśmy się uciec i ukrywamy się od 4 lat. W Aleppo wsiedliśmy w taksówkę i pojechaliśmy na granicę z Libanem. Po drodze było bardzo niebezpiecznie, bardzo dużo wojska, punktów kontrolnych. 10 godzin jechaliśmy z Aleppo, podczas gdy normalna podróż zajmuje 4 godziny. Na wojnie zginęło 3 moich kuzynów. Zabiła ich bomba, która spadła na ich dom. Wszyscy zginęli na miejscu. Od początku konfliktu w Syrii do Libanu przybyło bardzo wielu uchodźców syryjskich, szukając tu schronienia i prosząc o pomoc. Caritas w Libanie pomaga w opiece medycznej. Syryjczycy mają zapewnioną opiekę szpitalną, otrzymują od nas pomoc żywnościową oraz higieniczną. Pomagamy też znaleźć i opłacić schronienie, żeby uniknąć sytuacji, że w jednym miejscu żyją 2-3 rodziny. Udzielamy także wsparcia psychologicznego w przypadkach różnego rodzaju wykorzystywania. W końcu pomagamy w edukacji dzieci. Caritas Liban opłaca zajęcia popołudniowe dla dzieci.
Sytuacja jest bardzo skomplikowana, nie tylko dla Libańczyków. Syria zaatakowała nas pierwsza. Obrońcami w większości byli chrześcijanie i teraz my jesteśmy pierwszymi, którzy im pomagają. To nie jest łatwe dla społeczeństwa libańskiego. Niektórzy z nas odrzucają ich, a niektórzy akceptują. Caritas akceptuje ich i pomaga. Dla mnie osobiście to jest kwestia wiary, bo wierzę głęboko w Jezusa. My musimy być miłosierni i musimy służyć tym, którzy są albo byli naszymi wrogami, a są w potrzebie bez względu na rasę, narodowość, szczególnie, że byli naszymi wrogami w przeszłości. Służymy im, starając się stać ich przyjaciółmi, rodziną. Trudno powiedzieć, ile jest obozów w Libanie, ponieważ uchodźcy są wszędzie. Od północy na południe, od płaskowyżu do gór, szczególnie w Bekka, na wsiach i w miastach. Są wszędzie. Według agencji międzynarodowych w Libanie zarejestrowanych uchodźców jest około 1 300 000. Wiemy, że wielu z nich nie chce się rejestrować. Faktycznie ich liczba na pewno przekracza 1,5 miliona. Elektryczność. Jest jeden główny dostawca energii, ale każdy namiot ma własny mały licznik i każdy namiot płaci oddzielnie za elektryczność. Woda. Jest jeden zbiornik wody, z którego każdy bierze wodę. Pomagają nam organizacje pozarządowe, charytatywne. Mamy opiekę medyczną w pełnym zakresie i ambulatoryjną, i jak trzeba szpitalną. Zapewnia nam to libański Czerwony Krzyż i Caritas. Ludzie w obozie są leczeni z przewlekłych chorób, cukrzycy, nowotworów. Nikt inny oprócz organizacji o nas nie dba. Potrzebują przede wszystkim ubrań, jedzenia oraz ogrzewania namiotu. Caritas Liban opłaca dzieciom transport do szkoły oraz zajmuje się edukacją dzieci w obozie. Jeśli chodzi o możliwości pracy, to czasami znajdujemy, czasami nie, w zależności od okazji. UNHCR jak Caritas oraz libański Czerwony Krzyż pomaga przede wszystkim poprzez vouchery żywnościowe bądź karty bankomatowe. Oni potrzebują szczególnie zimą ogrzewania, opału oraz jedzenia, by przeżyć zimę. To nie jest pytanie, to jest życzenie wszystkich Libańczyków oraz ludzi z Bliskiego Wschodu. Ludzie z tego regionu są już zmęczeni niekończącą się wojną. Bliski Wschód ma prawo żyć w pokoju i to nie w byle jakim pokoju, ale sprawiedliwym, opartym na sprawiedliwości z innymi krajami. Druga sprawa, ludzie mają prawo żyć w godności, w dobrobycie. Libańczycy są narodem bardzo gościnnym, kochają życie i chcą go przeżywać w godności. To jest nasz apel do wspólnoty międzynarodowej, żeby pomogła zbudować pokój oparty na dialogu, a nie na przemocy, nie narzucając nie wiadomo jakiej demokracji, ale poprzez szacunek wobec historii i kultury każdego narodu. Marzę, żeby wojna skończyła się w Syrii i żebym mógł wrócić całą rodziną do siebie. Dużo zdrowia dla dzieci, pokoju w Syrii i powrotu do domu. Chciałbym, żeby każdy z organizacji pozarządowych miał tę samą koncepcję pomocy, jaką my mamy tutaj w Libanie. Ten sam obraz, ten sam pomysł, tę samą ideę, jaką my tutaj mamy.